going to be incredible. Tanks are ready. Everything is ready. Ja sobie odpalam. Tutaj jaki obrazek? Mapy. Dobra. No właśnie mamy tutaj teraz podgląd na Synergy i Utopię. A dokładnie rzecz biorąc chyba najpierw Utopia. Tak, stepy i mamy, nie, Synergy, wiesz, chyba mamy na... Utopię mamy. Na Utopię, nie. Na pewno tak, tutaj jaki obrazek. Ja grałem z nim, więc tego pana znam dobrze. No właśnie mamy tutaj teraz... No, jaki skład? T54 razy 5, jeżeli chodzi o Utopię, 1T49 i 59-16, a u ciebie? No, po przeciwnej stronie 54, też jest K2 na żmijce i T21, czyli Stalker z ekipy Synergy. No, Stalker to jest jedną z głównych osób działających w tej drużynie, więc chłopaki się dosyć ciekawie rozjechali swoją drogą, nie sądzisz? Tak całkowicie inaczej niż do tej pory było to widywane. Tak, no w tej chwili, poczekaj, bo mi się zmienia, o właśnie, dobrze, bo tu jakieś zawieszenie było. W tej chwili tutaj trzeba zaznaczyć, że Synergy przeszła do kontrataku środkiem. Co w ogóle chyba na spota pojechały dwie te 54, natomiast Utopia ustawiła się z lewej strony, czyli robi standardowe otwarcie tak naprawdę. 59-16 tutaj kampi pośrodku prawej, lewej strony w krzaczku, wypatruje czy coś nie zobaczy. I to jest też dość ciekawe, że zobaczcie, że 59-16 jest wzięty. Utopia wzięła 59-16, nie te 37. No, właśnie też jest kwestia, że troszkę inny czołg jak do tej pory, ale tutaj Stalker widzę już oberwał pierwszego hita. Ja nie widziałem, bo byłem zwrócony, teraz patrzyłem na żmijkę, na T32, który sobie... I jak Stalker się... właśnie zniknął. Był i zniknął. Wyparował? Tak, więc tutaj Utopia zaczyna prowadzić. Szczerze powiedziawszy, jestem za troszkę Utopią, ponieważ no, mamy tam swoich, więc jestem za tym, żeby chłopaki sobie poradzili w tym meczu. No ale w Synergy chyba jest żmika, on też chyba jest od nas. No tak, ale mam słabość do Potomaka. No dokładnie. Tutaj wiesz co, a powiem ci szczerze, że ja nawet nie widziałem, że on tak wessało go. Bo w tej chwili Synergy prowadzi, jeżeli chodzi o HP 8400, natomiast Utopia 7900. Stalker dostał w tej chwili ma połowę życia T21 i wyparował. Ale czekaj, bo ty to masz jakiś delay chyba, bo ja już w tym momencie jestem już tak? W całkowicie innym momencie. Ile masz do końca? Wiesz co, ja mam w tej chwili 5 minut. No to ja mam 4.15. Aha, a to czemu tak? Zobacz sobie, odśwież, bo przypadku ty mówisz z opóźnieniem minutowym. Nieźle, nieźle. No dlatego się zdziwiłem, wiesz. No dobra, wszyscy są. Właśnie to jest dziwne, bo nie powinno tak być. Ja sobie odświeżam. Dobra, ale tutaj właśnie chłopaki z Utopii w tym momencie wyjeżdżają na Synergy, więc to jest to ciekawa akcja, bo się od K4-czka Ninin już mocno oberwał, ale z kolei Hunter też dostał parę pestek. I to ciekawy jest ten rozjazd, bo bardzo mocno jadą na kapa w tym momencie. Potomako prowadzi razem z Muką i właśnie wjeżdżają na kapa i zaczęli kapowanie tej bazy. Jednak no to raczej nie o to chodzi, raczej przejeżdżają sobie przez nią dalej. I gdzie oni gonią? Bo teraz tak naprawdę przyjechali przez całą mapkę i... Wiesz co, oni, mi się wydaje, że oni chyba walczą na zniszczenie przeciwnika, a nie na skapowanie, zauważ. No tak, jeśli chodzi o też przewagę punktową, to mają całkiem dobrą sytuację, bo tutaj Synergy jest troszkę bardziej oklepane. Winnie the Pooh jest praktycznie już na hita, został mu 70 hapsów, więc praktycznie jest, teraz będzie musiał się ładnie chować, ale z kolei właśnie jego kolega Total Best będzie starał się przyjąć na siebie troszkę strzałów. Z kolei właśnie tutaj zauważmy, że jednak dwa czołgi padły ze strony Utopii. No dokładnie, dokładnie. I tutaj zobacz, że pozostałe w tej chwili, ja mam trzy czołgi, które mają, dwa czołgi, które mają połowę, znaczy pełny HP i dwa czołgi, które są na ogrysku. No, strasznie Utopia dostaje. Wielki cud teraz bardzo mocno oberwał, więc z jednej strony no, co z tego, że wiesz, Utopia zrobiła sobie małą przewagę, skoro tutaj na samych ogryskach, ale Synergy zaczyna wygrywać to starcie i chyba w tym momencie został już tylko, tak jest, już ostatni zawodnik ze strony Utopii właśnie jest w tym momencie dobity i Synergy wygrywa. Ewentualnie teraz jakoś na moim streamie. Już nie mam na full HD, tylko troszkę sobie obniżyłem, bo przypominam, robimy restreama, więc jakość będzie musiała być troszkę pocięta. Ale dobra, już chyba się zaczął kolejny pojedynek. Tak, no tak, tak. Się rozjeżdżają. To samo ustawienie, to samo... Nie, przepraszam, w tej chwili Utopia nie ma T49, ma tylko same lifty i do tego jednego
Dobrze Dostał. widziałem? RU Tak. 251 dorzucili sobie. Dokładnie, dokładnie. No i 5916, natomiast drugi tym ma T21, pewnie z trolem zamontowanym. I teraz zobaczcie, że ustawienie jest zupełnie inne, dlatego że Utopia próbuje z prawego dolnego rogu wyczuć, jak ustawia się Synergy. A tutaj aktualizuję w tym momencie wynik, bo zauważyłem, że jeszcze nie poprawiłem. Wiesz co, tutaj są pewne takie rzeczy, jak celowanie chyba, nie wiem, czy ja dobrze widziałem, czy to jest celowanie na laserowe Tak, lufy, natomiast... laserowe lufki właśnie mają ten mod, podgląd właśnie specjalnie A zrobiony. tutaj jest, mamy rysowanie w ten sposób, że znowu będzie ten atak, czyli zaznaczenie, w którym miejscu były czołgi wcześniej i teraz w tym momencie Utopia próbuje się przeflankować na drugą stronę, żeby spróbować przeatakować, zraszować chyba pierwszego kapa. Tak mi się wydaje, jak sądzisz? No tutaj właśnie robią podobną akcję jak poprzednio widzieliśmy, czyli po prostu rush lewą stroną. No niestety nie opłaciło się tym ostatecznie. Po prostu zaczęli wyjeżdżać, zaczęli być pojedyncze ściągani, natomiast Synergy bardzo ładnie się zespołowo grało, czyli wycofywali się słabiej już obici panowie, natomiast zastępowali koledzy, którzy mieli więcej hapsa i to się źle ostatecznie skończyło dla zespołu Utopii. No ale zobaczymy, może teraz coś innego zagrają. Ale zauważ też, że Synergy nie wystawiło T21 jako typowego spotera na C5, tam na ten krzaczek tak zwany osławiony. Natomiast ten T21 prawdopodobnie wydaje mi się, że on jest trolem i po prostu jest po to, żeby kumulacyjnymi ładować. Znaczy, wiesz, on sobie właśnie w tych krzaczkach, które często są też blindowane, bo właśnie zauważyłem dwie tendencje. Albo się ktoś stoi właśnie na tym słynnym krzaczku przy skałce, przy kapie i blindują właśnie teraz pozycję tam, gdzie stoi T21, albo jest na odwrót, czyli jak się na przykład ktoś stoi tak jak teraz Stalker, to z kolei wtedy ludzie, tak jak na przykład Muka, próbują podjeżdżać do tej skałki z krzaczkiem i to widzę, że zawsze się to wymienia jakoś zgrywa. No ale dobra, zobaczymy co tutaj rozegrają. Tutaj widzę, że chłopaki z Synergy się ładnie rozstawili. T32 ma dobrą pozycję i będzie im ciężko jakoś frontalnie zaatakować to. No, pamiętajmy jednak, że Synergy jest wciąż rozbite, więc nie jest do końca przekonane, czy tutaj jest pełne natarcie, czy nie. No dlatego, że Utopia zaznaczyła wszystkie czołgi, które miała, tak żeby zobaczyli, że są Dokładnie. na północy, a potem, znaczy tak, na północy, sorry, już zmęczony jestem, jest dość późna godzina. Natomiast tutaj na ten przy kapie 1C w tej chwili chyba kapowanie za chwilę się zacznie, jak myślisz? Jeszcze sądzę, że chyba zbyt pozytywnie myślisz, jeśli chodzi o odwagę Utopii. Sądzę, że jeszcze sobie... A wróć. Nie, masz rację. Przepraszam. Przepraszam, masz rację. Zaczęli kapować. Pawian właśnie w tym momencie wjechał i według mnie to była głupota, bo jest teraz wystawiony, więc... I mi się dopiero teraz kapowanie zaczęło. 98, Ty mam 97, 3 minuty 96. 14 sekund do końca, więc chyba znowu No, jesteś opóźniony. znowu jestem opóźniony, tak. Ale wiesz co, wydaje mi się, że to kapowanie było na wyczucie przeciwnika, gdzie się znajduje spotter. Bo zobacz, że 59-16 zjechało. Ja sobie teraz zrestartuję, że tak powiem, znowu streama. Ja mam teraz 2 minuty 52 sekundy i w tym momencie chłopaki z Utopii właśnie podjechali troszkę bardziej ofensywnie, natomiast Winnie będzie próbował ich objeżdżać naokoło i właśnie wyspotować resztę drużyny. Bardzo ładnie się tutaj zachował, schowając się za skałkami, więc teraz Synergy zaczyna troszkę domykać. Jest tutaj 2 minuty 35 sekund, więc... Ale zwróć uwagę jeszcze na jedną rzecz bardzo ważną. T54 to właśnie powiedziałeś, dobrze, że zamyka, ale właśnie od strony południowej próbuje ogarnąć, czy jeszcze nie ma przeciwnika, który by spróbował ich objechać od strony tego E0 i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili Rush poszedł dość ciężki w stronę T21, zauważ. No tutaj Stalker został wzięty na pierwszy ogień, Potomakow będzie po niego wjechać, natomiast będzie musiał T21 szybko uciekać. I tutaj pierwszy jednak para Muka z Utopii, więc to ten wyjazd się nie poskłada im dobrze, bo ładnie są zamknięci. Synergy tutaj zauważa, jak ładnie postawiało swoje czołgi, mają bardzo ładne salwy, mogą strzelać, natomiast Utopia teraz jest na otwartym polu. Mimo, że teraz Stalker padł T21, to Utopia znowu to przegrywa. Patrz, jaka jest różnica hapsów, prawie 1000 punktów HP. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, że Synergy ładuje w jeden czołg, a Utopia znowu się rozjechała.
Ale teraz z kolei no, troszkę zaczęli odrabiać, jest 3800 do 2600, a jednak nie, tutaj została utopia znowu mocno rozgromiona, już zostały tylko 4 5 do 4, na 5, tak, więc, dokładnie. Ale tutaj o wiele bardziej jest poobijana, w tej chwili utopia jest 2900 do 1900, więc no to jest 1000 punktów przewagi wciąż utrzymywane na korzyść Synergy, więc teraz zostały dobijani, zostały już tylko 2,50 czwóreczki, w tym momencie będą wyjeżdżać, tutaj 5 czwóreczka starana, jednak jeszcze się udało zachować, nawet nie wiem jaki to jest nick niestety schowany pod tym kątem WGN, ale to już niestety jest koniec tej gry. Praktycznie został już na dobicie. Wiesz co? Wróćmy do meczu. No właśnie, już się pojawiło. Ja mam 6,48. Patrz, co się dzieje w utopii, jeśli chodzi o Heavy Tangi. 3,32. Zaszaleli po całości. No bo oni bronią w tej chwili, więc wiesz, będą. To już będzie kampa. To będzie kampa, ale zobacz rozłożenie. T37 leci na środek, T32, jeżeli chodzi o Synergy, leci standardową mordownią, natomiast T54 w tej chwili próbują z prawej strony umieścić się w takich miejscach, sorry, umieścić się, w takich miejscach się ustawić, aby mogli ostrzeliwać w razie czego te czołgi, które się będą pojawiały pomiędzy rozstawieniem miejsca rozstawienia a kapem. I tak samo, żeby zdjąć ten czołg, który jest świetlik na C0. Mhm. Ale patrz, tutaj Synergy podchodzi. W przeciwieństwie do większości zespołów, które starają się obierzeć zachodnią flanką, a oni będą kombinować coś tutaj po prawej stronie. To delikatnie sobie podjeżdżają środkiem tego. Tutaj Pawion zaraz będzie wyspotowany. Tak jest, w tym momencie nastąpił Winnie the Pooh, właśnie wyspotował 3 czołgi naraz, więc Muka, Wielki Lud i Szoku zostali w tym momencie podświetleni. Ja coś czuję, że Pawian na 59-16 wyparuje. Oczywiście tak. To chyba Pawian nie był wyspotowany, to ja po prostu przez przypadek chyba źle to skomentowałem, więc on tu jeszcze cały czas świeci. Jest jeszcze bezpieczny, ale jeśli właśnie zostanie wykryty, to jego 590 hapsów wyparuje, tak wiesz, ekstremalnie szybko był i go nie ma. A czy Winnie the Pooh ma cały punkt, całe życie, czy nie? Tak, cały czas ma full hapsa. Bo ja niestety musiałem zmniejszyć sobie tutaj rozdzielczość, jeżeli chodzi o medium, więc nie do końca widzę. Masz jakby coś podglądy po lewej i prawej stronie player, no masz, podświetlenie hapsa, więc ewentualnie tym możesz kontrolować. Wszystkie zespoły mają na razie full haps. W tej chwili tak naprawdę nic się nie dzieje. Drużyna Synergy próbuje wybadać, w których miejscach są, no w których mogą być. Wiadomo, w których mogą być. Schowali się na A1, obstawiam. Dokładnie. Przyjmuję zakłady. No ale wiesz, też to jest dość ciekawe, że to jest tak zwana głęboka polska kampa. I jak będzie 5 minut, no już nie może być. Czasami mówią niektórzy, że jak jest 5 minut, to wtedy ruszają do boju. No tutaj jest w tej chwili 4:26. Utopia nadal siedzi, że tak powiem, i defuje, a część czołgów Synergy, nie, wszystkie czołgi Synergy w tej chwili przyjechały na lewą stronę starym tą mordownią i będzie próbował chyba skapować pierwszego kapa. Teraz mam podgląd na Stalkera, który też jest kurczę tam kozosuwa. Więc ile masz czasu do końca? 4:04. Super, bo mamy w takim razie chyba synchronizację tam z lekką różnicą sekundy czy dwóch, więc jest bardzo fajnie. Znaczy, no na razie powiem ci, podjeżdżanie pod tego kapa się źle skończy, bo są bardzo ładnie wyspotowani, więc Synergy może dostać wtedy akuku, więc to jest inna korzyść utopii, ale tutaj 5 fleszka pierwszy dostaje hita, więc tutaj pierwsza strata hapsów na niekorzyść utopii, tylko nie wiem od kogo. Któraś z 5 czwóreczek chyba tam schowanych, albo 32. Nie, to nie była 32, za mały damage raczej. Bardzo chamski by wylosował, jakby to było 250 z te 32. Tutaj podjeżdża pod tory, żeby zacząć próbować świecić te czołgi, które są dużo bliżej. W tej chwili mamy podgląd na górkę, tak? Dobrze widzę? Tak, zgadza się. No tutaj mamy Michaila, który podjechał bardzo ładnie i udało mi się bez straty hapsów wjechać na te wydmy, zaraz pytam, są polokowane za tym najazdem kolejowym i tam jest dobra pozycja właśnie do strzeliwania. Jeśli teraz by się wychylali utopia resetować kapa, to on będzie z kolei mógł oddawać im peski. A jeszcze z drugiej strony w tej chwili mamy na część południową, na G, nie wiem, przepraszam, G6. Zobaczmy na dróżkę. W tej chwili on ktoś... A, i Żmika, widziałeś, jak Żmika obrywa. Tak, widziałem, widzę. Że wyjeżdżamy, to jest głupota. To jest, ale no dobra, oddajmy mu te 32, niech ginie. A to czekaj, jest pomysł. Ty, czekaj, to jest bardziej rozwinięty pomysł. Tutaj będzie Stalker się próbował za niego schować,
Ale Więc, te 37 to jest głupi pomysł, bo on jest za wysoki. On jest właśnie szczerze, no patrz, obrywa, więc to jest, no. 187, więc dostał mu jeszcze jeden hapt. Jeden hit, żeby przyjąć. No szczerze, może faktycznie kapuje Stalker, ale ja bym tego chyba T37 zaliczył troszkę na straty w tej chwili. Masz rację, to T32 to była, to chyba, wiesz co, chyba to było chwytanie się brzytwy. No tak, bo teraz już przy takiej przewadze sądzę, że nawet mogliby próbować utopę, wiesz, otwarte wymiany. To są dwa czołgi w plecy. O, i Stalker właśnie padł, więc teraz Synergy już nie będzie raczej w stanie tego odrobić. Faktem, ogrywali się ładnie w poprzednich pojedynkach, ale no to już jest dwa czołgi straty i utopa nie jest na tyle oklepana. A jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa, utopia broni. Tak, tak, utopia się nie będzie śpieszyła bynajmniej. Dokładnie, więc tutaj to rozwiązanie na 3T32 to był dobry myk, że tak powiem, w tym momencie, jeżeli chodzi o obronę na górki. No, popłaciło. Ciekawi mnie właśnie, jak odpowiedzą z kolei w kolejnym meczu Synergy, bo poniekąd zaczynam tak komentować, jakby to się już po prostu starcie zakończyło. No bo to, słuchaj, 7300 HP dla Utopii, 6000 dla Synergy, zostało minuta 13, u mnie 12 w tej chwili, a Synergy musi wygrać, no. Czyli albo zabić przeciwnika, albo skapować, ja tego nie widzę. No i tutaj to, co mówiłeś, czyli Pawian, jak zostanie wyeksploatowany, to zginął bardzo szybko, tam chyba 10 sekund połączenia trwało Synergy, żeby go wyklepać, ale tutaj Muka jest bardzo chamsko wystawiony pojedynczo, więc będą musieli go szybko bronić i skupić się, żeby zacząć ostrzeliwać, bo tutaj chłopaki z Utopii w tym momencie się ładnie rozdzielili, a teraz Synergy to zauważyło i bardzo szybko objechało tą T32, ale rykoszet tutaj szczęśliwy, więc jeszcze oddał jeden hita. Prawie w kamerzystę trafiło. Prawie no w kamerzystę tak, zauważy, tutaj jest bardzo, z kolei się wyrównało, jeśli chodzi o liczbę czołgów. Tutaj Potomaco bardzo mocno został wzięty teraz do ostrzeliwania. No tutaj Lilith będzie chyba, tak jest, Lilith by właśnie padł. Michailow musi być dobity, jeśli tutaj Utopia chce na spokojnie to doprowadzić do końca. Chłopaki Synergy zauważą, po raz kolejny są na ogryskach, ale wciąż jeżdżą, wciąż strzelają, to jest najważniejsze. Tutaj z kolei już wraca Hunter, więc Hunter będzie pomagał kolegom, tak jest, taranem go. Taran na Winnie the Pooha, tak, jako jeden z ostatnich. I tutaj został już tylko Nidin, więc tutaj Synergy przegrywa to starcie, ale powiem ci, z drugiej strony pokazało tym wyjazdem, że dobra, wróćmy jednak do kolejnego meczu, tak, tutaj widzimy, że wow, patrz, Stalker jest na M44, artyleria, to zabawne. Wiesz co, to bardzo będzie ciekawe, bo zobacz, że Utopia wzięła znowu 3T32, jednego 5916 jako świetlika i 3T54, natomiast Synergy skupiło się właśnie na tej artylerii. I to chyba będzie dobry wybór, powiem szczerze, do wyciągania. Może dobry damage tutaj zaciągnąć. Tak, ale z drugiej strony zauważ, że wiesz, on jest bardzo ofensywnie wystawiony, więc praktycznie jeden spot, którego raczej się nie spodziewają. No, z drugiej strony to wymusi troszkę ofensywniejsze zagrania. Już poszedł blind. No, już blindują chłopaki. Z artylerii blind poszedł. Blind. To jest fajne, że już ten właśnie pokazuje kamerzysta w tej chwili tego Stalkera na M44. No bo to jest szok. To jest po prostu teraz w tym momencie dopiero dochodzą do siebie, że kurde, Arta? W tych czasach Arta? I to jeszcze kurczą na takiej otwartej mapie? No. Ale to jest dobry pomysł właśnie na wyklepowanie dosyć defensywnie grającej Utopii. To nie jest głupota. To jak najbardziej jest tym szaleństwem metoda. Aż Mika w tym momencie jedzie spotować. T32. Tak jest. Kto zabroni Heavikowi spotować? Na pewno oczywiście. Nie Utopia. Dokładnie. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o Utopię, to też bardzo głęboko te 54 jest wyciągnięte. Oni po prostu podjeżdżają z Utopii, podjeżdżają pod górkę na całej linii i próbują wyspotować. Z prawej strony Huntera mamy, który siedzi na górce i jeżeli będzie wyspotowany, to będzie bardzo łatwym celem na te 54 dla M44, który po prostu go wyciągnie stamtąd. No tutaj obrywa, ta 32 strzeliła i trafiła szoka, więc powiem ci, że właśnie Utopia ma problem. Utopia się chyba tego nie spodziewała. A powiedz mi, ile masz, jaki masz czas? Mam 4 minuty 52 sekundy. Okej, no to ja też mam tyle. Jest dość ciekawe rozstawienie, chyba próbują otworzyć z prawej strony, na drugim kapie teraz. Arta zostaje w tym samym miejscu, drugie T54 siedzi przy domku, tak? Dobrze widzę? Na kapie pierwszym, jeżeli chodzi o Synergy.
Przepraszam, odpisałem na czata, możesz powtórzyć pytanie? Tak, tak. Że próbują w tej chwili ugryźć kapa drugiego, natomiast T-54 jedno siedzi przy pierwszym kapie przy domku. Tak, w tym momencie jest schowane. Widać to właśnie w sektorze C2. Ale tutaj biją strasznie w tą utopię. No, Hunter w tym momencie jest schowany za skałką, ale przy artylerii to on nie dużo posiedzi. Dużo mu nie da. Nie posiedzi szczęśliwie w tym małym, jak to, takim dołku. Zostało dwie sekundy. Ciekawe, czy w tego sekunda jeszcze no nie poszedł? No i dziękujemy, poszedł. Hunter, do tak. Widzenia. Było miło, papa. Był i nie był, bo się wybył. Ale w tej chwili zobacz, czy to jest na kontrę, czy to jest wyjazd na kontrę? Tak, chyba próbują, ale szczerze to wygląda tragicznie, bo Muka został samotnie ustawiony. Szoku tutaj objeżdża razem z drugą pięczwóreczką zachodnią część. No to na razie wygląda cienko naprawdę. Utopia znowu się jakoś dziwnie rozdziela. W tym momencie Muka chyba zaraz padnie. Tam pięczwóreczki właśnie będą go fokusowali z 32. Tak, tak, Muka, tak. Muka, papa, Muka, żegnam! Muka, jak było? Opowiedz. Ale nie, czy jest, poszedł, niestety zginął. Ale zobacz, że tutaj w tej chwili Synergy też dostaje. To nie jest tak, że jest, tylko to jest ten podział, o którym mówiłem. Zobacz, wszystkie czołgi Synergy dostają, a nie jeden i schodzi. Ale dokładnie zobaczmy, to dokładnie jak się rozkłada utopia, czyli po prostu mają full hubsowe czołgi albo brak czołgów. Tak, tak dokładnie. Mniej więcej rozgrywa. Dokładnie. Wielki cud stał się małym cudem, a wręcz już brakiem cudu. Pawian właśnie w tym momencie małpuje i ucieka. Ucieka. No dostał. I ostatnio został tylko i wyłącznie T-54 z tym takim dziwnym nickiem WGLEU. No niestety coś dziwnego się stało, że po prostu jakieś na konta grają nie swoich. Nie wiem, coś się może organizacyjnie posypało, ale w każdym razie któryś zawodnik ja utopi. I jedzie zabić Artę. Dobije Stalker taranem go. No. Yes! Stalker jeszcze zginął. Natomiast w tej chwili co mamy? Mam Himmelsdorf, tak? Tak, Himmelka. No i tutaj w tej chwili... Już nie mamy pięć czwóreczek. No tak, ale zauważ, że tutaj mamy tak. Po lewej stronie, czyli Synergy posiada T-32, 2SY-3, 2MX-50-100. Nie, 3 AMX-y. Tak, i T-37, natomiast Utopia, bo tutaj nie za mocno widzę. Utopia ma 32, 3SY-3, 2MX-50-100 i AMX-12T. No, kiedyś było nie do pomyślenia, żeby był 12T, a teraz w miarę dość często się pojawia. No, jest takim czołgiem z recyklingu, który zaczyna troszkę wracać do łaski, ale jeszcze by za dużo powiedzieć, że to już jest to. W każdym razie widzimy, jak teraz ładnie AMX-y się przeładowały, wszystkie 5 AMX-ów 50-100 już jest gotowych do strzelania, 6 pestek po 300 damage'u. I w tym momencie widzimy, jak ładnie jest tutaj Utopia zakleszczona, w sensie Hunter z tym AMX-em 12T jest w takiej pozycji, że jak tylko się ładnie gdzieś wyspotuje, dziękujemy, pozamiatane, było miło. Ale to tylko i wyłącznie przez to, że bardzo ładne rozstawienie Synergy zastosowało. Nie pojechali z jednej strony, natomiast rozłożyli się jak skrzydła takiego anioła. W tej chwili mamy wymianę na mordowni. 2 AMX 50-100 i Winnie the Pooh na IC-3 dostali przynajmniej po jednej bule, tak dobrze widzę? Tak, zgadza się. No tutaj bardzo ładne rozpoczęcie ze strony Utopii. Sprzedali 2 mocne hity, 3 mocne hity, bo jeszcze właśnie tutaj został też Total Best gdzieś trafiony. I Lilith, więc to jest z jednej strony korzyść dla Utopii, że chwilowo są rozstawieni po kątach Synergy, ale z drugiej strony Synergy już zaczyna ich zamykać. Synergy już zjeżdża z góry i w tym momencie tutaj Potomako, Szoku i nie wiem kto się chowa na tym WGL 250EU, ale będą mieć problem. Właśnie tutaj Winnie the Pooh będzie chyba na pierwszy ogień brany i z kolei tutaj Total Best pięknie zgasł! Boże, ale pięknie! Powiem szczerze, to była właśnie jedna z najfajniejszych akcji, które dzisiaj widziałem. To wyjechanie wszystkich trzech ISów w tej chwili niestety są w kleszcze. Utopia jest w kleszczach pomiędzy T-32 i AMX-em 50-100, a drugim AMX-em, na którym Food Best, tak? Dobrze mówię? Patrzę? Total Best. Total Best, przepraszam, tak jak mówię, ja mam w tej chwili, nie widzę dokładnie. Jest bardzo duża wymiana pomiędzy ISami 3 i T-32, na której Pawian siedzi. AMX próbuje się tutaj w tej chwili jeden przeładować, drugi, jeżeli chodzi o Synergy, drugi zajechać i o właśnie, co to zginęło?
Pod Mako na IC trzecim w tym momencie zginął. I tutaj Żmijka jest z kolei okrążony i teraz będę wymiana i tutaj... A zaczekaj, Lilith padł na MX 50, więc tutaj bardzo ładnie coś się zaczęło obrać na korzyść Utopii. Synergy w tym momencie ma problemy. MX 50-100, tutaj Nidin oberwał prawie już połowę hapsa. Miss Hoff musi zasłaniać total besta, ponieważ ten na MX 50-100 już jest na oparach. Z kolei tutaj IS trzeci bardzo szczęśliwie zostało mu ile? Chyba jeden punkt HP. Jeden punkt HP tak, jeden punkt. Się uchował. Tutaj Szoku musi się schować, bo Szoku jest też w tarapatach. Stalker będzie go próbował od tyłu klepać. Rykoszet no od tyłu! Co ten Stalker przeżywa? Trzeci raz nie trafił. Czwarty. Szoku! Szoku już w tym momencie chyba padnie. Chyba się mu uda. Tak jest, tutaj Stalker jednak dobija przeciwnika, ale to co się działo, to musiał naprawdę chyba przeżywać rage nie z tej ziemi. Teczniska 7 już została sama. Utopia w tym momencie odrabia. W tym momencie odbija, ma 3-2, bo można już powiedzieć, że Stalker nic tu nie pokaże. Nie ma szans, żeby zawalczyć. Ale, no, ale mi podnieśli ciśnienie. Cholera. Ale właśnie powiem ci, że bardzo szczęśliwie tutaj wykorzystali właściwie moment, kiedy Synergy były bardzo ładnie rozdzielone. Mieli dwa czołgi na górce, dwa czołgi na przepychaczu, reszta pochowano tutaj na środku mapy, od strony właśnie kapa południowego i udało się im tutaj wyrobić pewną przewagę punktową. Te ISY 3, które wyjechały w tym ale samym momencie... Himmelsdorf, jeśli chodzi o ustawienie zespołów, to nie ma zmian, jeśli chodzi o line-up, z tego co widzę. Tak, nie ma zmian. Nie, nie ma, nie ma. Utopia ma 3 ISY 3, 3 MX 50-100. Nie, czekaj, jednak... Utopia ma właśnie jeden MX więcej, bo przecież to miała Utopia 2 MX-y. A teraz ma 3, czyli zagrali sobie na kontrę. Natomiast z drugiej strony jest zamiast MX-a 12 T37. Ale patrz, co się dzieje. Utopia się przygotowuje chyba na atak ze strony Hilla. Mamy tutaj 3 ISY 3, które się tam... rozglądają. Czy wiesz, teraz po zmianie, po przeniesieniu tego kapa drugiego bliżej górki jest dużo trudniej obronić i trzeba wystawiać dużo dalej tą obronę tak naprawdę. Wiesz co, to poniekąd i też dobrze, bo kurczę... To magiczna ogienka, tak? Byłby właśnie duży problem dla samych rozgrywek, bo właśnie sektor C3 to była słynna turbokampa na Himmelsdorfie. No to jest niesłychane, jak tam się różne rzeczy działy. No dokładnie, tutaj się w pełni zgadzam. Natomiast w tej chwili Synergy próbuje przejechać, wyczuć wroga i przejechać troszkę w dół tą słynnym przejazdem przez górkę, przez zamek. Nie wiem, czy im się to uda, bo jeżeli jakiś czołg się pojawi, to zostanie od razu zbity. Żmijka wyjeżdża. Żmijka! Kurde, nie dał się złapać. A to mogło być takie piękne, taka ładna salwa. Ale patrz, Paweł nazywa. Paweł od Winnie the Pooh. Tak, bo oni jeszcze zrobili rasza tym mordownią, co jest bardzo też fajne, bo dzięki temu, że Żmijka wyświetliła część czołgów, przynajmniej trzy czołgi zostały wyświetlone, to jeszcze te czołgi, które były na mordowni, zajęły bardzo dobre miejsca, bo zobacz, Winnie the Pooh w tym miejscu, a MX 50-100 siedzi w tej chwili na okienku, T-37 tam obija AMX-a, zniknął. Hunter zniknął. Tak, właśnie, no to już nawet nie obija, więc tutaj no, mamy bardzo ciekawe rozłożenie, bo jest naprawdę, dzieje się podczas tych walk bardzo dużo. W tej chwili tutaj mamy... W tym momencie ma problem. Tak, z dwóch stron jest obijany przez ISY 3, oni się próbują, nie wiem, przebić, to dość dziwne było. No nie wiem, tak przejechali wokół niego, aż się próbują chyba uciec przed tymi właśnie czołgami zjeżdżającymi z górki. W tym momencie to się bardzo dobrze obraca na ich korzyść, ponieważ Lilith tutaj padł dobity przez trzy czołgi wjeżdżające na środku, natomiast Winnie the Pooh w tym momencie też zginie. Więc w tym momencie muszą chłopaki z Synergy podobijać to, co tu przyjechało. Te ISY trzecie najlepiej wziąć na pierwszy ostrzał, ale Total Best chyba sam tu wjeżdża na razie. Michajlow dopiero z tyłu. No tutaj jeszcze Total Best bardzo mocno powinien oberwać. Szoku może się uda mu jeszcze dwa hity sprzedać. Nie, jednak już nie da rady. Ale to jest wciąż bardzo bliskie starcie, powiem ci szczerze powiedziawszy. Utopia ma 4200 hapsów, natomiast 3000, już 2700 jest na korzyść Synergy, na niekorzyść Synergy. Więc no, bardzo się poskładali tutaj jednak. Za późno nastąpiło to natarcie. Bardzo ładne rozegranie ze strony Utopii. W tym momencie jest to bardziej 3-3 niż 4-2. Zobaczymy, jak się tutaj rozegra Nidin. Nidin właśnie w tym momencie padł. Stalker próbuje tutaj objeżdżać do drugiej strony, wjeżdżać na kapa, natomiast dwa czołgi ciężkie będą próbować chyba grać na czas, ale to nie ma szans. Nie ma szans na kapa. AMX-1 już jest w pełni przeładowany, jeżeli chodzi o Utopię. Pozostałe dwa mają po jednym i dwóch. O, w tej chwili obydwa się przeładowuje. Nie, jeden się przeładowuje, przepraszam, UGL.
O, i tutaj Muka chyba właśnie Stalkera w tym momencie się spotkał, tak jest, cześć, witamy się serdecznie i Stalker jednak doszedł do wniosku, że nie, jednak chyba nie chce się przywitać, w tym momencie go minął i oberwał jeszcze jedną kulkę na pożegnanie, więc zostało mu jedyne 117 punktów, 137 punktów hapsu, więc raczej jest już one shotne. Tak, dokładnie. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałbym tutaj nadmienić, że jednak Utopia, jeżeli chodzi o mapy zamknięte, dużo lepiej sobie radzi. Nie, no tutaj pokazali zdecydowanie inny obraz tego, co się działo względem na przykład stepów poprzednio, ponieważ stepy to było słabe. No, ja mówię to jako noob. Tak, natomiast zauważ, że w tej chwili mamy 3 do 3, chociaż mi Utopia miała przewagę, więc może za mocno ich pochwaliliśmy. Jeżeli chodzi o HP-ki, to Synergy praktycznie o połowę mniej HP-ków, o 1000 HP ma mniej, ale mają jednego ISA 3 zupełnie nienaruszonego. Natomiast jeżeli chodzi o Utopię, to na AMX-ie 5100 też jest jeden cały nienaruszony i uwaga, obydwa magazynki są załadowane i w tej chwili już jest, zaczyna być wymiana ognia pomiędzy magazynkami a ISM-3 na mordowni. No i Mikhailov tutaj raczej przegra to starcie, nie ma tutaj perspektyw, żeby coś z tego zrobić i w tym momencie chyba zginie, tak jest, został właśnie zciągnięty przez AMX-5100, Stalker teraz powinien zginąć, aha, bo już nie ma ten, na reloadzie jest AMX-5100 Utopi, więc tutaj został już tylko Muka i Pawian. Ale oni powinni tutaj Stalkera szybko dobić, tutaj Total Best będzie co najwyżej kontrował, ale on też jest na 106 punktów hita. Życia, no proszę cię. Co on zrobi? Będzie po prostu chyba rzucił, będzie rzucał kamieniami. Nie, tutaj już jest specjalnie wyjeżdża na zabicie. To już było widać definitywnie, tak, że... Tak, to już żeby kończyć ten mecz. Tak, żeby kończyć ten. No tutaj tak samo. Zestawy naprawcze stygną w warsztatach. Kolejne rozstawienie. W tej chwili Synergy, że tak powiem, będzie broniło. I co tam masz na Synergy? Mamy tak, T32, ISA, 2 razy ISA 3 i 3 razy AMX-a 5100 i T37. Natomiast w Utopii 3 ISY 3, 3 AMX-y 5100 i ARL-44. Czekamy, do tego dojdziesz. Nie wiem, czy tak specjalnie zostawiłeś tą wisienkę na koniec, czy po prostu dopiero później na samym końcu zauważyłeś? Dopiero później zauważyłem, powiem szczerze. No to dla mnie jest niespodzianka. Ale patrz co się dzieje. Lemming Train na górce. No to jest, powiem tak, dla mnie jest to zaskoczenie. Chociaż w sumie ten ARL... Zaraz będzie zaskoczenie ze strony Utopii, jak tutaj przywitają ich Synergy, bo jeśli oni zjadą, to będzie łomot straszny, jak widać. No niestety, te ISY-3 nie mają dobrej depresji dział. Ojej, czy coś się zaczyna? Czy to się tak, zaczyna? Tak, Szyłoków w tym momencie oberwał pierwszy. 4 czołgi na czołgów 6, ale mimo wszystko no tutaj muszą zjechać, a to będzie problem. Szoku już ma połowę hapsa, dziękuję. Bardzo miło się było przywitać. Ale to był błąd. Słuchaj, oni mają tutaj wszystkie czołgi. Zobacz, że T-37 im na plecy wjeżdża. Oni mieli tutaj wszystkie czołgi i powinni chyba zrobić rusha, tak mi się wydaje, wiesz? Powinni zrobić tego rusha. Zobaczmy, co się stanie ze Stalkerem. Chyba wyparuje. Chyba na razie jeszcze sprzeda kulkę Potomakowi, ale nie. Udało się mu. Więc Potomako, no chłopie, Potomako się chyba trochę boi. On nie wie, że tak napełny na niego. Tak, ale zobacz, że Synergy, tak jak wspominałeś wcześniej, Synergy... Ojojoj, Potomako się natnie zaraz. Faktem ma Mukę, ale zaraz dostanie od Total Besta ładną półkę. Tak. I teraz kumulacja, ale tutaj zobacz, zasłonięcie, piękne zasłonięcie. W tej chwili Muka zasłonił, żeby Potomak nie dostawał, natomiast T-37 próbuje, zginął! Tak! Czyli Potomak zabił T-37 i w tej chwili drugi AMX też zginął, tak, który walczył. Tak, ma przewagę na korzyść Utopii. Dwa czołgi, z czego AMX-50 będzie bolał najbardziej. No ale jeszcze jest wciąż 4.40 u mnie, więc jeszcze jest sporo czasu. Widzę, że tutaj Synergy z kolei będzie Lemming Traina robiło. Ale tam już nikogo nie ma, panowie. Niestety. Druga sprawa, oni stracili bardzo dużo czasu na ten sam podjazd. W tej chwili mi się ładuje mapa jeszcze raz. Mam 4,26. Nie wiem, jak u ciebie jest. 4,22. W tej chwili mam 4,21. W tej chwili Synergy próbuje wrócić na drugą stronę kapa, pod kapa chyba jedynkę w tej chwili. Myślą, że będą kapowali jedynkę, natomiast jest tak duża różnica, jeżeli chodzi o ilość czołgów, nie o HP, tylko ilość czołgów. Zauważcie. Jest 5 czołgów do 8, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Auć, Hunter! Auć, Hunter! No to był błąd. To był błąd, że sam pojechał na skauta. Tutaj brak. Czy on ma stokową wieżę? Tak.
Więcej hapsa. No teoretycznie tak, ale wygląda jak taki wielki... Już nie ma. O, no właśnie. Poczekaj, ja sobie muszę zresetować. Może był pomysł, żeby miał zasłonić kapa, wiesz? Ale chyba nie dojechał. To był akurat najsłabszy punkt planu. Tak jak ten T32 z Synergy, tak? Nie, Synergy dojechał no kapo. Ale dwoma czołgami, fakt, ten nie dojechał. W tej chwili co, kap jest, tak? Leci kap? Leci kap, ale po Tomako też leci, więc w tym momencie zaczyna się to bardzo ładnie układać pod korzyść Synergy, który ma 6600 HP na 5300 utopia, w tym momencie zaczyna się składać. Muka w tym momencie ginie, ponieważ Mika został bardzo ładnie ustawiony, bardzo ładnie podjechał, więc utopia się sypie w tym momencie. No to jest minus niestety, że chyba po tak ładnie rozegraniu i przewadze dwóch czołgów nie potrafili tego wykorzystać. W tej chwili po prostu są rozjeżdżani i to widać. No tutaj widać, że utopia już jedzie na Hama, wielki cud razem z czołgu, próbują już Michajlowa dobić, ale no tutaj wjechanie dwóch czołgów na czterech to nie jest najlepsza inicjatywa, jeśli chodzi o taktykę. Winnie the Pooh ma troszkę pecha, bo nie dobija szoku, który zostaje na delikatnych oparach. W tym momencie chyba zostanie staranowany. Nie, nie udało się. No, utopia w tym momencie przegrywa troszkę na własne życzenie. Szczególnie, że tak jak powiedziałeś sam, mieli ładną przewagę, jednak ją roztrwonili. Tak, powinni. Ja wiem, że to się tak ładnie mówi, co powinni, tak, bo tak. My widzimy wszystkich, ale wydaje mi się, że powinni jednak pojechać na tego drugiego kapa, dlatego że, sorry, ale nie mieli świetlików. Byli ślepi. Jak to nie było RL? No dobra, wygrałeś. Przepraszam, jestem złym człowiekiem. No. No i co? I mamy 1750 HP do 429, czyli jeden AMX 5100 na oparach, który w tej chwili jest na przeładowaniu. No i trzy czołgi Synergy tak naprawdę w połowie pełne. Połowie pełne? Pustszej czy pełniejszej? No dobra, mają połowę HP, niech ci będzie. I ISA 3, który jest tak naprawdę na jeden strzał, ale potrafi jeszcze bardzo dużo odbić. Minuta 20 w tej chwili. Stalker się o tym przekonał. To właśnie. Już się nie przekona, wygrała w tej chwili Synergy 4-3. Więc zobaczymy. 59-16 wrzucili tym razem. Zamiast arealki. Utopia atakuje, ma w tej chwili 3 ISY 3, 2 MX 5100 i 5916, czyli lighta chińskiego. Natomiast czy to jest T32? Nasz Miko jest na T32, tak? Czyli prawdopodobnie tak, będą. To jest T32, no. No, czyli tutaj jest zmiana, a tak to chyba jest bez zmian. Są 3 MX i 2 ISY 3. Więc prawdopodobnie to rozstawienie może spowodować to, że będą próbowali grać te 32 na wieżę. W tej chwili mamy utopię, która próbuje tutaj zrobić rasza. Najpierw 59-16 zrobił zwiad mordownią, w tej chwili próbuje zrobić rasza. Natomiast z drugiej strony zobacz okrążenie na przytorach light T37 i czy tam jest IS-3, bo tak, ja nie do końca widzę. Tak. Czyli już to zamknięcie jest, już mniej więcej wiedzą, Synergy wie, gdzie będzie utopia atakowała. W tej chwili też prowadzą chyba wymianę, tutaj nie widzę dokładnie, wymianę pomiędzy strzałami na górce, chyba pomiędzy dwoma czołgami. No też nie widać niestety, ale są oba wyświetlone, więc na pewno wiedzą o swoim fakcie istnienia. No dokładnie, tutaj AMX 5100 jest na górce, a z drugiej strony chyba też drugi AMX 5100. W tej chwili utopia przejechała mordownię, więc już jest... Przejechała, ale zauważ jakie ma straty. Niestety bardzo mocno się to odbiło na ich punktów HP. Na przykład Muka jest oklepany bardzo mocno, w tym momencie padł już pierwszy Heavik. No niestety to dobrze nie świadczy o możliwości wygrania utopii tej bitwy, niestety. No o czym my rozmawiamy, zobacz w tej chwili. W tym momencie padnie niestety. No to już jest, to są dożynki, tego inaczej nie można powiedzieć. To są dożynki. No, zobacz, oni po prostu gasną, raz za razem gasną. No nawet chwili... po Tomako padł, mimo że tam miał praktycznie pojedynek bardzo bliski, ale Lilith go oklepał. I Paczek ładnie znowu jest rozklepany też pod względem hapsów. Cały team praktycznie jeździ, tylko jeden czołg padł, natomiast... No. A zobacz, ile Lilith ma punktów życia, 18. Więc... Ale ma, to się 19, dokładnie rzecz biorąc, ale ma. No i Synergy wygrali, no. Nie, no znaczy bądźmy szczerzy, patrząc po... Tylko się w pewnym momencie utopia budziła na początku Himmelsdorfu. Te pierwsze trzy pojedynki zaprezentowali, że coś mają...
ciekawego do Do powiedzenia, zaprezentowania, tak. że ten ciężkie, zamknięte mapy jednak im służą, ale summa summarum początek tego dzisiejszego starcia między Synergy to była, między Synergy a Utopią to była rzeczywiście dominacja naszej sąsiedniej za wschodniej granicy drużyny. No i końcówka tutaj po raz kolejny Synergy się odrodziło i ostatecznie pokonuje w ładnym stylu 5-3. Tak, ogólnie to były bardzo ładne walki. Ja muszę powiedzieć, że z dużą przyjemnością je oglądałem, wiesz. Nie były statyczne, były bardzo, bardzo, szczególnie ta Arta, no Boże, ta końcówka z Artą była bardzo, bardzo ciekawa. Tutaj powtórkę mamy tej bitwy ostatniej. Widać, że poszedł ciężki rush i sami trzy właśnie mordownią, ale te 32 tutaj próbuje obić i obija tego środkowego ISA-3. Więc to jest dość ciekawe. I w tym momencie tak samo Synergy, zobacz, że się zmieniło pozycję do obrony. Więc tutaj jest bardzo, to też jest fajne. Na samym dole, przez środek w tej chwili IS-3, AMX chyba i T-37 próbowało ratować sytuację i okrążyć te czołgi, które przebiły się przez mordownię. Tak, no tutaj bardzo brzydko to wyglądało, jak wielki cud wyjechał pierwszy, dostał 3 buły łącznie za ponad 1000 hapsów i później no nagle się wycofał, a z kolei po przeciwnej AMX-50-100, nie wiem kto dokładnie był z zespołu Synergy wtedy ulokowany w tym miejscu, ale nie miał straty hapsa. Po prostu jeden czołg z Utopii stracił ponad 1000 hapsów, a w zamian nie potrafili uszczknąć nawet jednego hita ze strony Synergy. No, czyli tak jak mówiliśmy wcześniej, no tutaj najważniejsze jest nie przejechanie, tylko stracenie jak najmniejszej HP. I niestety, jeżeli przejeżdżasz jednym czołgiem przed lufami trzech, no to musisz się liczyć, że dostajesz tak naprawdę 2/3 HP zniszczone. Dokładnie. Co by nie mówić. Dokładnie. Co by nie mówić. Słuchaj, czy my dalej coś prowadzimy dzisiaj, czy już kończymy? Wiesz co, jeśli chodzi o ten stream, oczywiście kończymy. Dziękujemy za oglądanie. Za chwilę jednak wracamy do World of Tanks i prawdopodobnie rozegramy dzisiaj jeszcze parę randomków, więc zostańcie z nami, nie uciekajcie. Za chwilę stream ruszy ponownie. Na tą chwilę jednak resetuję go, więc do usłyszenia za chwileczkę. I do zobaczenia, dokładnie.